Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do wysłuchania rejestracji spektaklu Henryk VIII, czyli Wszystko to prawda, w reżyserii Jerzego Golińskiego. Aby wczuć się w klimat spektaklu, posłuchajcie fragmentu recenzji Andrzeja Wróblewskiego dla Życia Literackiego numer 12. Krótkimi scenkami, urywanymi rozmowami wprowadza nas reżyser w atmosferę terroru panującego na dworze Henryka, gdzie zewsząd wyzierał złowrogi cień lorda kardynała. Przestrzeń sceniczna, zastawiona niby szpalerami krzewów, tworzy rodzaj labiryntu, w którym wszyscy się gubią. Wyjścia nie ma. Labirynt zmusza bohaterów do krążenia wokół. Nie ma szans dotarcia wprost. Król otoczony ludźmi kardynała jest jakby nieobecny. Odgrodzony od wiernych lordów, zamyka się w swoich komnatach za trzema ciężkimi kotarami. Nie ma do niego dostępu nawet wówczas, gdy chodzi o głowę niewinnie skazanego Buckinghama. Gdy wreszcie lordowie z tajnej rady przedarli się do kancelarii królewskiej, po prostu ich wyrzuca. Zniecierpliwiony pyta, czy już nie ma prawa do samotności. Bo nikt nie jest sam. Wszędzie dociera wielkie ucho. Zewsząd czyha prowokacja.